Saulius the Phoenix. The Phoenix. Jak Feniks odradza się z popiołów i wraca do Ultraligi. Ale to rozkminiłeś. Nic się przed tobą nie ukryje, Hiena. Jesteś ostry jak brzytwa. Twój umysł jak przecinak. Jest naprawdę bomba, nie? A co z kolejnym? No to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Niełatwym zadaniem jest chyba ukończenie pierwszego przedmiotu dla Dravena. No nie mogę na to patrzeć. Ma teoretycznie full build w praktyce dalej na 30 komponentach. Tego nie widzicie, widzowie, ale ja tutaj patrzę na Piotka i sam zaczynam trzymać gardę. Jest 16 minuta. Brat nie ma żadnego przedmiotu. Strasznie to widok. No, jest pewien ból, jak to, na to się patrzy z perspektywy gracza. To jest twój segment, Piotku. Proszę bardzo. To naprawdę smutny widok. On złożył shield ball na pierwszy przedmiot? Co ty gadasz? Piotrek, shield ball na pierwszy u Dravena. Hot or not? No nie dostanie teraz od one shota od Luciana na combo. Hot to chyba nie. Tak, medium rare. Shield ball jest typu medium rare robiony w tej rozgrywce na Dravenie na pierwszym przedmiocie. 17 minut na lekki mok. Swoją drogą właśnie było mi dane obserwować z pierwszej ręki, jak Czarny Piotruś przyrządza swojego legendarnego omleta. I on tam właśnie na lekkim ogniu za niego się zabiera. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, czy ten omlet był dobry? Wiesz co, ja akurat nie degustowałem go, ale z tego co tak patrzyłem, wyglądał bardzo dobrze. Dobrze, a ten shield ball czy jest dobry? Nie, nie, myślę, że... No i widzisz, mamy konflikt w takim razie, to nie może być omlet. No nie, omletem to nie jest. Ale technika wykonania może jest podobna, tak? Te minuty, bo on też strasznie długo trzyma. Powoli, to prawda, naprawdę, to się zgadza. Powolutku, naprawdę. Ja jak robię śniadanie, to jak najszybciej, żeby wiesz, zacząć dzień. A tam naprawdę Piotrek celebruje śniadania, co warto też docenić. Mamy segment kulinarny w ogóle Czarnego Piotrusia, jak go nie ma na kaście, ale myślę, że warto. Mamy segment kulinarny bez jego, to też warto dodać. To on przeważnie jest powodyrem tego. Ależ to strata, no ale w tej grze no inaczej się nie da podejść. Jak widzę Shield Bowa na Dravenie na pierwszym, no to nie mogę odbić w kierunku. Czyli Shield Bow u Dravena to jest taka jajecznica z bananem. To jest po prostu aktywacja mnie. Ale czego? Niczego dobrego. Wszystko albo nic, albo wszystko, albo tak naprawdę zwycięstwo. No, Hiena Złotousty. Nie no, to nie było najlepsze. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Aha, czyli już taki wiesz, że siema, widzimy się jutro. A czy wiedziałeś? No co? Że nick R.T. sugeruje jego imię. R.T. Robert. Na początku imienia ma R, na końcu ma T. Genialne! Wow, to jest coś niesamowitego. Ja nie rozumiem, czemu oni nie pikną Fiza, naprawdę. Na górę. Ale też ile razy Chris ma to? Chyba jego trzeci rom w okolicy mida, więc praktycznie cały czas Buffy gra dwóch albo nawet trzech na jednego. A niestety odpowiedzi po drugiej stronie mapy nie ma żadnej. Chiller i UFO uwiązani do dolnej alejki. Jak na razie nie udało im się nawet pobrać plate'a, a co gorsza to Widman, który trzyma Iver Creepy. Kto wie, może nawet pójdzie po solo killa, choć to Giller wydaje się być lepiej dysponowany. No właśnie z tym Dirkiem jeszcze dwoma mieczami chyba ktoś nie docenił tych execute obrażeń, które Varus ma na swojej strzale z W. No Widman chyba jednak delikatnie się zdziwił. A mam nadzieję, że sztab teamu SK Gaming słyszał mnie komentującego ten mecz, doceni tę klątwę Castera. No i jakiś gift w ramach podziękowania za to, że... A co byś chciał dostać? Wiesz co, ostatnio miałem problemy z monitorem. Sądzę, że jakiś nowy do kolekcji mi się przyda. Sądzę, że dałoby radę. Oj, Desolinę? O, ja nie wiem, czy on da radę. No, nigdy nie wątp w komisarza, koleżko. Słuchaj, Piotrek, powiedzmy sobie szczerze, ten zbir w kapturze mu odpuści, bo miał udał. Coś to jest dziwnego, wiesz co, wydaje mi się, że te papiery komisarza, ta szkoła policyjna, którą rzekomo ukończył, co wszystko było podane przez organizację matczyną SK, to są chyba jakieś podrobione papiery. Chyba tak. Bielito, ja na początku tak myślałem. No, może tak mi się tylko wydaje, może to jest niefortunny zbieg okoliczności. Ale coraz mi bliżej tego smutnego przemyślenia, że ten zbir Valuta i całe to Forsaken razem wzięte. U mnie samolistę w białych rękawiczkach! O, czy na pewno? Na pewno, Ariana, po szefowsku przeprowadzone to zanurkowanie. No słuchaj, te solinę. W przypadku każdego z was, jednej ze stron barykady. Ty będziesz Belito za SK, ty Peter będziesz za Forsaken. Chciałbym, żebyście teraz podali mi największy pozytyw, największy plus, coś co budzi w was, no podziw to może duże słowo, ale coś co wyróżnia waszą drużynę na tle pozostałej części ligi. Może zaczynamy od Piotra, bo ma troszeczkę chyba łatwiejsze zadanie. Zastanawiam, żeby powiedzieć po prostu, że moja drużyna jest po prostu 30 razy lepsza od twojej. Ale dobrze, 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 pójdźmy w tym kierunku. Taki delikatny rozbiór, Belito. Ja mam nadzieję, że ty przygotujesz oręż i jakoś odpowiesz na te zarzuty. A moja drużyna jest tutaj najdłużej w lidze i nie słyszę, co tam gadasz. Halo? Produkcja?
Nie no, nie mówcie mi, że takie rzeczy nas czekają. Naprawdę? Panowie, będziemy mieli wywiad. Ja chyba czegoś nie dosłyszałem, ale przed nami rozmowa z gwiazdą estrady. Ariana, ta piosenkarka? A nie! To jednak zawodnik! Ariana! Jeszcze nigdy w mojej dwuletniej przygodzie tutaj w Polsat Games nie wydarzyło mi się na takie coś, żebym miał tutaj prowadzić pewne segmenty, więc no ja się czuję trochę jak Rookie, a wy jak się czujecie przed tym kolejnym dniem rozgrywkowym? Strasznie Wojtek się zmienił. No, ale na lepsze, prawda? Coś tam ubyło tutaj masowo na pewno. Jak ubyło, kolego? Włosy skrócone, dziwna sprawa. Analizy kolejnego spotkania. Jak wiecie, dzisiaj jest dzień zabawowy, dlatego moja zabawa przed ostatnim meczem. Chciałbym, żebyście napisali poemat na 10 wersów, w którym wiecie, dlaczego Orbit Anonymo może mieć ciężary. Nie no nie, tym razem bez specjalnego segmentu. Musicie się trochę wypościć, kochani widzowie, bo za dobrze wam się zrobi. Orbit Anonymo kontra Devil's One. To skaszautować. To minus, odpalony, ale tak samo ten Ultimate of Jaxa tutaj wygrywa, to wygląda na to, że Caster dokładnie tak. Choć mało by tutaj brakło, a Prime jeszcze faktycznie by go pokonał. To jeszcze błysk dostępny, nie no szczerze, nie było blisko. Uważam, że tutaj akurat Caster miał wszystko pod kontrolą, w tym konkretnym razie. No i mamy 1-1 na topie. Swoją drogą, jak z Peterem komentowałem, na topie jest zawsze zasada, jak zabijesz, no to musisz upaść, żeby się wyrównało. Wyrównało się. Tutaj top lanerzy, człowieki kultury. Wiedzą, o co chodzi. Także tutaj mam wrażenie, że to jest ta prostota po stronie Forsaken. Im powinno być prościej w tej grze. Ja to podbiję, bo Forsaken, kiedy wejdzie też pierwsze, to kiedy Forsaken wchodzi, to przeważnie reszta drużyny już jest po prostu rozstawiona na swoich pozycjach, na kreszta tych postaci, które powinny trzymać się na dystans i powinny mieć bezpieczne pozycje, po prostu mogą nie zdążyć tego zrobić. Tak, tak, trzeba mieć się na baczności, nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś cię wyłapie, kiedy ktoś spojrzy na ciebie nagle, kiedy na przykład drapiesz się po nosie, budzi to naprawdę czasami szok niejednego zawodnika. Miejmy nadzieję, że... Ale naprawdę, no trzeba przyznać, że chłopaki mają po prostu taki... do tego wszystkiego pazur. No i to robię. Widać, że miałeś dzisiaj egzamin. Z czego był egzamin? Z jakiejś ekonomii, coś takiego. A zaliczone? Ja nie wiem. Panowie. Zobaczymy. Przyszłość Polski. Tak. Student. Jeszcze tylko 9 to 5. Wiecie, no jakaś tam ekonomia, coś tam mówili. Silvan. Inflacja, co? Jutro kolejne starcia. Mam wrażenie, że dużo wyrównanych poziomem meczy zobaczymy, więc jest szansa na kolejne zacięte rozgrywki. Ale za dzisiaj, zanim podziękuję, Mikołaj, masz jeszcze jedną ostatnią rzecz do powiedzenia. Ja się z wami połączę. Meczy to koza w zagrodzie. Więc meczów. Do zobaczenia jutro w trakcie meczów. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłego wieczoru, miłej nocy. Śpijcie dobrze. Dołączcie do nas jutro o tej samej godzinie. Do zobaczyska.